Dzień dobry, nazywam się Łukasz Kowalczyk, jestem z Departamentu Prawnego Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Serdecznie witam Państwa na naszym spotkaniu. W związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych w zakresie przepisów dotyczących inwentaryzacji oraz wynikającą z niej zmianą rozporządzenia w sprawie inwentaryzacji usług i sieci telekomunikacyjnych, zapraszamy Państwa do udziału w webinarium poświęconym nowym regułom sprawozdawczości w zakresie inwentaryzacji. W pierwszej kolejności przedstawimy zakres i treść nowych regulacji prawnych, natomiast w dalszych częściach omówione zostaną kwestie związane z przygotowaniem i wprowadzeniem danych. Webinarium podzielono na cztery sesje tematyczne dotyczące prawnych aspektów funkcjonowania systemu punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji, rejestracji i logowania do PIT, przygotowania danych, przekazania danych do PIT. Po każdej sesji przewidziana jest przerwa techniczna, po której zapraszamy do zadawania pytań w trakcie telekonferencji prowadzonej przez naszych ekspertów. Artykuł 29 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych znowelizowany został ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku, natomiast zmienione przepisy weszły w życie w dniu 1 stycznia 2023 roku. Główne zmiany polegają na rozszerzeniu zakresu danych podlegających inwentaryzacji, zmianie terminów przekazywania danych w ramach inwentaryzacji, zawężeniu kręgu podmiotów. Do przekazania danych nie będą obowiązane samorządowe jednostki organizacyjne. Kwestie zakresu danych i terminów zostaną szczegółowo omówione w dalszej części. Jako przyczyny zmian w zakresie regulacji i obowiązków sprawozdawczych należy wskazać nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Celem zmiany jest poszerzenie zasobów wiedzy prezesa Łukę o najbardziej nowoczesnej infrastrukturze telekomunikacyjnej. Dostęp do rozszerzonego zakresu danych istotnie wpłynie na jakość analiz rynku infrastrukturalnego prowadzonych przez prezesa Łukę w związku z przysługującymi mu kompetencjami. Następnie należy wskazać na koniec obowiązywania rozporządzenia w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. Zgodnie z treścią nowelizacji ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowały swoją moc do czasu wydania nowego rozporządzenia, jednak nie później niż do 1 stycznia 2023. Dla zachowania ciągłości regulacji niezbędne było wydanie nowego rozporządzenia. Na koniec należy zwrócić uwagę na wytyczne organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej, BEREC. Dla zachowania spójności danych zbieranych przez poszczególnych regulatorów rynku rozporządzenie uwzględnia regulacje zawarte w wytycznych BEREC, podmiotu zrzeszającego Europejskich Regulatorów Rynku Telekomunikacyjnego. Wytyczne te uwzględnione zostały m.in. przy określeniu siatki referencyjnej, która posłuży do zebrania danych dotyczących zasięgu sieci mobilnych, pola 100 na 100. Zostały również uwzględnione przy regulacji klas zasięgu odnoszących się do tej siatki. Odmawiając poszczególne zmiany, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na zmianę zakresu danych podlegających inwentaryzacji który został rozszerzony o informacje o przebiegu światłowodowych i innych niż światłowodowe linii kablowych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu. Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie dwóch okresów sprawozdawczych w roku kalendarzowym, oznaczonych odrębnymi terminami. Informacje o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej publicznych sieciach telekomunikacyjnych, przebiegu światłowodowych linii kablowych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu oraz posiadane w postaci elektronicznej informacji o przebiegu innych niż światłowodowe linii kablowych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu przekazuje się w terminie do dnia 31 sierpnia za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca. Do dnia 28 lutego za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia poprzedniego roku. W pozostałym zakresie terminy pozostały bez zmian, to znaczy informacje o budynkach umożliwiających kolokację oraz o usługach przekazuje się w terminie do dnia 31 marca według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Oświadczenia o nieposiadaniu danych przekazuje się w terminie do dnia 31 marca według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Kolejne zmiany w zakresie terminów procedowane są obecnie w parlamencie w ramach prac nad ustawą prawo komunikacji elektronicznej oraz ustawą wprowadzającą prawo komunikacji elektronicznej. Celem projektowanych zmian jest ujednolicenie terminów sprawozdawczych przez zastąpienie terminu 31 marca terminem 28 lutego w odniesieniu do oświadczeń o nieposiadaniu danych, a także informacji o usługach w budynkach umożliwiających kolokację. Jednocześnie proponuje się wydłużenie terminu przekazania danych w ramach sprawozdawczości prowadzonej w drugiej połowie roku. Zmiana terminu przekazania danych z 31 sierpnia na 15 września. Następnie należy zwrócić uwagę na zmiany wynikające z nowego rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. W odniesieniu do załącznika nr 1 zwrócić należy uwagę, dotychczasowej regulacji wskazywano w odrębnych załącznikach elektroniczny format przekazywanych danych oraz formularz służący przekazaniu danych. Uznano, że załączniki te powielają swoją treść, dlatego zrezygnowano z regulacji w dwóch załącznikach ograniczając się do jednego pod tytułem wzory formularzy służących przekazywaniu informacji do inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełnienia. Ponadto zrezygnowano z danych nadmiarowych i uproszono sposób przekazywania danych. Dla przykładu ograniczony został zakres danych dotyczących budynków umożliwiających kolokację. Zrezygnowano z obowiązku przekazania danych o możliwości umieszczenia anten czy dodatkowych danych dotyczących charakterystyki budynków umożliwiających kolokację. Zrezygnowano z obowiązku zbierania danych o zasięgach sieci stacjonarnych. Dane te są przekazywane KPRM za pośrednictwem systemu SIDUSIS. Zrezygnowano też z tabeli służącej zbieraniu informacji o interfejsach węzłów. Załącznik nr 2 ustanawia 15 słowników, które znacznie usprawniają proces przekazania danych określonych w załączniku nr 1. Dzięki wprowadzeniu słowników zmniejszona została objętość wzorów formularzy przy jednoczesnym rozszerzeniu o niezbędne parametry. Wprowadzenie danych zgodnie z treścią załącznika nr 1 w wielu miejscach ogranicza się do wprowadzenia wartości zdefiniowanej w odpowiednim słowniku. Bądź wskazanie kodu przypisanego do określonej wartości lub zakresu tych wartości. Istnieje możliwość rozszerzenia słowników o inne wartości określone w narzędziu teleinformatycznym udostępnianym przez prezesa UK. Załącznik numer jeden uzyskał nową strukturę, widoczną na slajdzie. Wyjaśniając poszczególne kategorie w pierwszej kolejności, należy zwrócić uwagę na sposób wskazania podmiotów obcych. Wzór formularza z tabeli nr 1 pozwala na łatwe wskazanie podmiotów, z których usług i infrastruktury skorzysta sprawozdawca. Określenie takiego podmiotu odbywa się poprzez wskazanie jego identyfikatora i NIP-u lub numeru identyfikacji podatkowej podmiotu z siedzibą poza terytorium Polski. Podmioty te na potrzeby załącznika nr 1 określono wspólnym mianem podmiotów obcych. Względem dotychczasowych wymogów zrezygnowano z podawania wszelkich danych dotyczących takiego podmiotu z uwagi na nadmiarowość takich danych dla podmiotów publicznych i ułatwienie przekazywania danych przez sprawozdawców. Podmioty wskazane na podstawie tego wzoru formularza będą następnie powiązywane z elementami infrastruktury, które będą wskazywane przez przedsiębiorców w pozostałych formularzach. W odniesieniu do węzłów należy zwrócić uwagę, że przekazując dane o węźle, należy wskazać na jego identyfikator który pozwoli na unikalne określenie elementu infrastruktury w zbiorze danych przekazywanych przez sprawozdawcę. Rozwiązanie takie odnosi się na przestrzeni wszystkich wzorów formularzy z załącznika nr 1, nie tylko do węzła, ale także do innych elementów infrastruktury oraz innych danych przekazywanych przez sprawozdawców. Ponadto należy wskazać tytuł do węzła, to znaczy informację o podmiocie władającym danym węzłem, która jest szczególnie istotna dla podmiotu zainteresowanego podjęciem współpracy międzyoperatorskiej. Określenie tytułu do węzła odbywa się za pomocą wyboru jednej z dwóch wykluczających się wartości. Przy wyborze jednej z nich konieczne jest odwołanie się do instytucji własności z prawa cywilnego. W związku z informacją o tytule do węzła pozostaje także informacja odnosząca się do identyfikatora podmiotu, który współdzieli ze sprawodawcą konkretny węzeł sieci telekomunikacyjnej. Następnie w przypadku węzła konieczne jest określenie szczegółowych informacji na temat położenia tego elementu infrastruktury. Zakres informacji przekazywany w zakresie lokalizacji jest taki sam w przypadku wszystkich elementów infrastruktury sprawozdawcy. Określenie lokalizacji następuje przez wskazanie współrzędnych geograficznych i kodów odnoszących się do położenia węzła sieci telekomunikacyjnej od kodu TERS do numeru porządkowego punktu adresowego. Nie jest wymagane podanie numeru porządkowego oraz kodu ulic, jeśli nie zostały określone. Współrzędne geograficzne muszą zachować się dokładnością na poziomie dwóch metrów. Inaczej określenie położenia elementów infrastruktury nie byłoby możliwe i wystarczające dla celów organów publicznych. W przypadku węzłów znajdujących się w budynku wystarczające jest podanie współrzędnych pochodzących z Państwowego Rejestru Granic. W pozostałych przypadkach należy podać dane z dokładnością do 2 metrów. Dla określenia współrzędnych rozporządzenie posługuje się systemem WGS 84. System ten został określony w oparciu o wytyczne berek, a jego dobór podyktowany był chęcią zapewnienia maksymalnej porównywalności danych, a także ujednolicenia zasad sprawozdawczości na poziomie unijnym. Berek podkreślał także uniwersalność stosowania tego systemu w aplikacjach wykorzystywanych przez operatorów do budowy i inwentaryzacji sieci. W celu szczegółowego określenia informacji na temat węzła sieci telekomunikacyjnej, wzór formularza z tabeli 2.1 Objaśnia pojęcie urządzenia dostępowego. W przypadku istnienia w węźle urządzenia dostępowego, obowiązkiem sprawozdawcy jest przekazanie informacji o technologii dostępowej. Zaś jeśli węzeł nie posiada urządzenia dostępowego, to nie ma takiej konieczności. Jednocześnie przekazaniu podlega również informacja o medium transmisyjnym wykorzystywanym w danym węźle publicznej sieci telekomunikacyjnej. Informacja ta udostępniana jest z wykorzystaniem słownika określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia. W dalszej kolejności, podczas wypełniania formularza konieczne jest przekazanie informacji odnoszących się do cech węzła, które mają szczególne znaczenie z punktu widzenia współpracy międzyoperatorskiej. Są to informacje o możliwości świadczenia usług dostępu do strumienia bitów oraz o technologii dostępowej, a więc o technologii, w jakiej możliwe jest uzyskanie dostępu do węzła przez inne podmioty. Również ta informacja przekazywana jest z wykorzystaniem słownika zawartego w załączniku nr 2. Konieczne jest także określenie usług transmisji danych, jakie mogą być świadczone w węźle publicznej sieci telekomunikacyjnej. Następnie należy przekazać informacje odnoszące się do interfejsów znajdujących się w węźle. Informacja o typie interfejsu, o możliwości udostępnienia interfejsu, a także o możliwości zwiększenia liczby interfejsów w węźle, jest kluczowa z punktu widzenia możliwości nawiązania przez zainteresowany podmiot współpracy w oparciu o ten element infrastruktury. Przekazując informacje o węźle należy wskazać typy wszystkich interfejsów wchodzących w skład danego węzła. Należy zaznaczyć, że w stosunku do dotychczasowej regulacji zakres raportowanych danych o interfejsach węzłów własnych ulega zmniejszeniu, co wpływa na zmniejszenie obowiązków raportowych w tym zakresie. Jeśli węzeł spełnia kryterium wybudowania go przy użyciu środków publicznych, konieczne jest także określenie z jakiego programu odbyło się dofinansowanie poprzez wskazanie numeru projektu. Określenie tej informacji jest ważne z uwagi na odmienne uwarunkowania dotyczące udzielania dostępu do takiej infrastruktury, ale także ze względu na fakt, że informacja ta będzie brana pod uwagę przy określaniu konieczności interwencji państwowej w poszczególnych rejonach kraju. Należy zwrócić uwagę na fakt, że rozporządzenie przewiduje możliwość wskazania więcej niż jednego projektu, w ramach którego miało miejsce dofinansowanie. Wprowadzenie we wzorze formularza objaśnienia infrastruktury telekomunikacyjnej o dużym znaczeniu. Wynika z konieczności ujednolicenia podejścia sprawozdawców do przekazywania informacji na temat infrastruktury, która nie powinna być upubliczniana z powodów bezpieczeństwa sieci. Pojęcie to odnosi się jedynie do węzłów publicznej sieci telekomunikacyjnej i do przebiegów linii kablowych. W objaśnieniu wskazano na konkretne przepustowości, jakie muszą spełniać elementy infrastruktury, aby mogły być uznane za infrastrukturę telekomunikacyjną o dużym znaczeniu. Zakres pojęcia infrastruktury o dużym znaczeniu może krzyżować się z zakresami innych podobnych pojęć, jak w szczególności infrastruktury krytycznej. Informacja na temat punktu elastyczności pozwala na szczegółowe prześledzenie topologii sieci oraz na logiczne powiązanie poszczególnych węzłów i punktów adresowych wskazanych przez sprawozdawcę. Definicja punktu elastyczności określona w paragrafie drugim rozporządzenia jest dwudzielna i pozwala na zaraportowanie szerokiego wachlarza punktów w topologii sieci. Tak jak w przypadku węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej, konieczne jest określenie unikalnego identyfikatora, typu punktu elastyczności identyfikowanego przez kod zawarty w słowniku, określonym w załączniku nr 2, oraz wskazanie, z jakiego węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej zasilany jest dany punkt elastyczności. Ponadto wskazaniu podlega, czy dany punkt elastyczności jest elementem własnym czy współdzielonym z innym operatorem. Z punktu widzenia współpracy międzyoperatorskiej. Konieczne jest także zakwalifikowanie punktu elastyczności do jednej z dwóch kategorii: punktu dostępu do usług PDU albo do innego rodzaju punktu elastyczności. Informacja o tym, że punkt elastyczności stanowi PDU, wskazuje na możliwość udzielenia dostępu z takiego elementu infrastruktury innemu przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu. Zakwalifikowanie punktu elastyczności do kategorii PDU powoduje powstanie obowiązku określenia technologii dostępowej odnoszącej się do tego elementu infrastruktury. Tak jak w przypadku węzła sieci telekomunikacyjnej. Analogicznie, także te technologie określane są przez odwołanie się do słownika numer 1, umieszczonego w załączniku numer 2 do rozporządzenia. Słownik ten zawiera wszystkie najbardziej powszechnie stosowane obecnie technologie dostępowe. Jednocześnie, również w przypadku, gdy dany punkt elastyczności stanowi PDU, należy określić medium transmisyjne, posługując się również w tym przypadku słownikiem zawartym w załączniku numer 2 do rozporządzenia. W dalszej kolejności konieczne jest także określenie informacji o lokalizacji konkretnego punktu elastyczności i finansowaniu go ze środków publicznych. Zakres tych informacji jest tożsamy z informacjami na temat lokalizacji węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej. Elementem zupełnie nowym w stosunku do uprzednio obowiązującego rozporządzenia jest obowiązek przekazywania informacji na temat przebiegów linii kablowych. Z uwagi na konieczność zapewnienia rzetelności danych na najwyższym poziomie, preferowane jest przekazanie informacji w postaci wektorowej, która w najwierniejszy sposób określa faktyczny przebieg linii kablowej. W każdym z przypadków konieczne jest określenie identyfikatora przebiegu linii kablowej oraz jej punktu początkowego i końcowego poprzez nawiązanie do innych elementów infrastruktury czyli węzłów publicznych sieci telekomunikacyjnych i punktów elastyczności. Jeśli informacja jest przekazywana w postaci innej niż wektorowa, Konieczne jest także określenie punktów załamania przebiegu linii kablowej, które pozwolą na jak najwierniejsze odwzorowanie faktycznego przebiegu. Ponadto przekazywane będą również informacje o medium wykorzystywanym w przebiegu linii kablowej, finansowaniu ze środków publicznych oraz ewentualnym zakwalifikowaniu linii kablowej jako spełniającej kryterium infrastruktury o dużym znaczeniu. W przypadku linii niejednorodnych, czyli takich, w których dochodzi do zmiany rodzaju traktu, należy wskazać, że wzór formularza z tabeli 2.3 opisuje sposób raportowania linii, w których zmiana traktu wynika np. z konieczności ominięcia przeszkód terenowych na krótkich odcinkach linii. Ponadto konieczne jest przekazanie informacji odnoszących się do włókien światłowodowych w zakresie ich liczby w kablu, ich obecnego wykorzystania oraz możliwości udostępnienia. Należy także zwrócić uwagę na określenie rodzaju linii kablowej wykorzystywanej do zestawienia traktu, a więc informacji w jaki sposób przebieg linii kablowej jest prowadzony. Do tego konieczne jest posłużenie się słownikiem zawartym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, który określa rodzaje linii. Informacje te mają na celu umożliwienie odpowiedniego kierowania finansowania publicznego, w szczególności uwzględniając wymóg maksymalnego wykorzystania istniejących wolnych zasobów infrastruktury. Wzór formularza z tabeli 2.4 zawiera łącznie 44 pola, które opisują atrybuty komórek stacji bazowych ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych. Wymienione atrybuty są niezbędne w celu pozyskania informacji o faktycznie pracujących stacjach, wyznaczenia rzeczywistych zasięgów stacji i sieci oraz charakterystyk jakościowych sieci komórkowych. W projektowanym rozporządzeniu zbierane są informacje na temat linii bezprzewodowych, które są wykorzystywane do zestawienia elementów sieci ruchomych. Zakres wymaganych informacji w tym przypadku nie uległ istotnym zmianom w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia. Zasięg sieci ruchomych opisywany będzie w oparciu o siatkę referencyjną określającą podział terytorium Polski na pola o bokach 100 m na 100 m. Siatka ta zostanie wprowadzona do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w artykule 29b ust. 2 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych stanowić będzie tym samym wspólną podstawę sprawozdawczości operatorów, zapewniając porównywalność świadczonych usług. Wymiar boków półsiatki został określony w maksymalnym poziomie dopuszczonym wytycznych berek, minimalizując obciążenia operatorów związane z obowiązkami w ramach inwentaryzacji przy zachowaniu pełnych walorów informacyjnych. Pola te następnie będą opisywane przez sprawozdawców za pomocą danych wskazanych w omawianej w tej sekcji tabeli. Dane będą zbierane przede wszystkim w celu pozyskania materiału do weryfikacji informacji dotyczących komórek stacji bazowych, ruchomych, publicznych, sieci telekomunikacyjnych. Pierwszym i najważniejszym krokiem w przekazywaniu informacji o pokryciu sygnałem sieci ruchomych jest określenie unikalnego identyfikatora pola siatki referencyjnej. Następnie konieczne jest wskazanie wszelkich występujących kombinacji identyfikacji pasma i identyfikacji technologii dostępowej. W celu identyfikacji pasma w obrębie pola siatki referencyjnej w omawianej tabeli wskazano pasma częstotliwości, na których świadczone są usługi w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych. Wyjątkiem jest tutaj pasmo 26 000 MHz, na którym w chwili obecnej nie są świadczone żadne usługi w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych. Pasmo to zostało już jednak zharmonizowane globalnie na konferencji WRC 19 oraz na poziomie europejskim, w decyzji wykonawczej komisji nr 2020, łamane na 590. I uznany za jedno z pionierskich pasm dla sieci 5G. W związku z tym oraz z uwagi na fakt, że wkrótce przewiduje się rozdysponowanie pasma 26 000 MHz na cele łączności ruchomej, zacelowe uznano umieszczenie tego zakresu częstotliwości w omawianym wzorze formularza z tabeli 2.6. Z kolei identyfikacja technologii dostępowej stosowanej w opisywanym polu siatki referencyjnej. Następuje z wykorzystaniem odpowiednich słowników zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Co ważne, możliwe jest określenie wielu takich kombinacji pasma i technologii dostępowej w ramach jednego pola siatki referencyjnej. Opisanie pola siatki referencyjnej wiąże się także z określeniem kodów poziomu zasięgu na zewnątrz i wewnątrz budynków znajdujących się w odpowiednim polu siatki referencyjnej. Szczegółowy sposób liczenia klas zasięgu został oparty o wytyczne berek i powinien być spełniony dla przynajmniej 95% powierzchni pola siatki. Dobór czterech poziomów kodu zasięgu także realizuje założenia wytycznych berek, minimalizując nakłady organizacyjne ze strony sprawozdających oraz zapewniając maksymalną wartość informacyjną dla użytkowników systemu. Podejście takie jest również stosowane z powodzeniem przez inne kraje członkowskie Unii Europejskiej, tak jak Francja i Irlandia. Kalkulacja zasięgów powinna uwzględniać w szczególności rzeczywisty ruch danych w sieci, oparty na realnych założeniach związanych z obciążeniem komórek, obliczony w oparciu o modele statystyczne popytu na usługi szerokopasmowe. Informację o teoretycznym poziomie sygnału wewnątrz i na zewnątrz budynków wylicza się na podstawie systemów planowania zasięgów sprawozdawcy. Następnie, w powiązaniu z polem siatki referencyjnej, konieczne jest podanie informacji o prędkości maksymalnej w rozbiciu na ruch w stronę użytkownika oraz. Od użytkownika. Wymóg podania prędkości maksymalnej wynika z wytycznych berek. Objaśnienie prędkości maksymalnej zostało wprowadzone w części trzeciej załącznika nr 1 do rozporządzenia. Ostatnią z informacji przekazywanych w ramach omawianej tabeli jest informacja o tym, czy dana sieć stanowi szybką sieć telekomunikacyjną. Sieć ta została opisana w objaśnieniach dotyczących sposobu wypełniania pola w tabeli. Załącznik nr 1 do rozporządzenia posługuje się pojęciem punktu adresowego objętego stacjonarną publiczną siecią telekomunikacyjną, które oznacza budynek już podłączony do sieci sprawozdawcy i świadczona jest w nim usługa transmisji danych umożliwiająca szerokoposmowy dostęp do internetu. Przechodząc do poszczególnych zapisów tabeli opisujących charakterystykę świadczonych usług, należy odnieść się w pierwszej kolejności do kwestii identyfikatora punktu adresowego, który skonstruowany jest tak jak w przypadku elementów infrastruktury. W przypadku każdego punktu adresowego należy określić identyfikator bezpośrednio nadrzędnego punktu elastyczności, z którego zasilany jest punkt adresowy oraz identyfikator podmiotu obcego, o którym mowa we wzorze formularza z tabeli numer 1. Wtedy, gdy punkt adresowy jest sprawozdawany w związku z tym, że sprawozdawca uzyskał do niego dostęp dzięki infrastrukturze innego podmiotu. Następnie technologię dostępową i medium transmisyjne, jeśli sprawozdawca uzyskał dostęp do danego punktu adresowego dzięki infrastrukturze innego podmiotu. Następnie lokalizację punktu adresowego. Konieczne jest wskazanie kodów TERC, SIMC i ULIC z Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Administracyjnego oraz urzędnych geograficznych możliwych do wskazania. Następnie należy wskazać maksymalną prędkość usługi dostępu do szerokopasmowego internetu w rozróżnieniu na ruch stronę użytkownika, jak i ruch od użytkownika. Ponadto, czy w budynku znajduje się własna instalacja telekomunikacyjna budynku sprawozdawcy z określeniem medium wykorzystywanego do jej realizacji. Należy określić również technologię dostępową w budynku z wykorzystaniem słownika wskazanego w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Wskazać należy również medium transmisyjne prowadzące do budynku z wykorzystaniem słownika wskazanego w załączniku nr 2 do rozporządzenia. W dalszej części tej sekcji formularza należy przekazać informacje o świadczonych usługach transmisji danych, zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu z uwzględnieniem dostępu bezprzewodowego. Przekazanie podlegają także informacje o świadczonych usługach w danym punkcie adresowym, razem z usługą dostępu do Internetu, to znaczy telewizji cyfrowej, radio i usługach telefonicznych. W zakresie informacji o jakości usługi szerokopasmowego dostępu do internetu konieczne jest określenie liczby użytkowników korzystających z tej usługi, informacji o poszczególnych prędkościach oraz w rozbiciu na status użytkownika, czy jest on konsumentem, czy też nie. W celu określenia prędkości konieczne jest posłużenie się słownikiem zawartym w załączniku nr 2 do rozporządzenia lub w przypadku wartości tam niewskazanych dokonanie wyboru innych wartości określonych w systemie prowadzonym przez prezesa ŁUKE. Z punktu widzenia współpracy międzyoperatorskiej konieczne jest także określenie zakresu danych odnoszącego się do budynków umożliwiających kolokację. Zakres informacji odnoszących się do tego zagadnienia został uproszczony w stosunku do uprzednio obowiązującego rozporządzenia z zastrzeżeniem uszczegółowienia informacji o sposobie kolokacji. Nierzadkie są bowiem sytuacje, w których kolokacja jest możliwa wyłącznie poprzez wykorzystanie budynków w jeden określony sposób, np. poprzez udostępnienie wolnego miejsca na dachu budynku. W odniesieniu do uprzednio obowiązującego rozporządzenia, nowe rozporządzenie obejmuje mniejszą ilość oczekiwanych danych dotyczących budynków umożliwiających kolokację w celu ograniczenia obciążenia administracyjnego operatorów przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej użyteczności przekazywanych danych. Dziękuję za uwagę oraz zachęcam do zadawania pytań w czasie telekonferencji prowadzonej przez naszych ekspertów, która odbędzie się po przerwie technicznej.